tutaj, w tej oto kamienicy, najpiękniejsze mieszkanie, takie najjaśniejsze, największe w ogóle, takie wiedzą panie, nie? To nie Polka miała, tylko Niemka. I jeszcze nam się w twarz śmiała. Ale nie, bez przesady, że ona w ogóle z domu nie wychodziła, no ja. No właśnie, po prostu w zamknięciu się śmiała, chichrała się, chichroliła, sraczki z tego śmiechu, proszę pani, dostała. Ona w ogóle nas wszystkich miała w dupie. No, a tutaj przecież Polska jest. Jeżeli Szkopy na wojnie w dupę dostały, no to przecież nie powinny teraz zajmować najpiękniejszego mieszkania w kamienicy. No ludzie, no czy ja nie mam racji? Tak, ja to chciałem urzędowo załatwić, ale powiedzieli, że Ruscy się nie zgadzają, to co, będę się szarpał? Pomyślałem, że przeczekamy. Właśnie, bo ty żeś zawsze tak tańczył, jak ci Ruski ze Szkopem zagrali, wiesz, do dupy z takim gospodarzem domu. My przyjechali, to się zaczęło. Każdy planuje życiowy przełom, który się musi zdarzyć niebawem, gdy tylko swoją załatwi sprawę. Gdy wadze skarby wykopie złote, Jurek wytępi wreszcie połotę, co go otacza, krzywdzi i nęka. Halinka w końcu wybierze Gienka, Maryśka Jurka do ślubu skłoni, Franka do całej zaciśnie w dłoni. Gdy Bronek farsę zdobędzie worek, Tereska władzę zdobędzie w szkole, gdy Filomena prześpi noc całą, wtedy powiedzą, że się udało.